Znajdujemy się w Gminnym Centrum Kultury w Radomyślu. Jak widzicie Państwo, jest bardzo u nas kolorowo, barwnie. Sprawą 9 powiatowego organizowanego przez Gminne Polskie. Na ten konkurs w tym roku wpłynęło 115 prac. Tutaj widzimy, podzieliliśmy konkurs na dwie kategorie, na dwie grupy. Jedna to pisanka i stroik wielkanocny, druga to palma wielkanocna. I w każdej z tych grup są kategorie. I tutaj właśnie w tej chwili oglądamy pracę z kategorii pierwszej, a brały w niej udział przedszkola, klasy od 0 do 3. No i oczywiście są to też prace rodzinne, prace wspólne z dziećmi. Teraz oglądamy kategorię drugą. Są to dzieci z klas 4-8. Również są to prace rodziny. Przepiękne. Włożono tutaj bardzo, bardzo dużo pracy, zużyto wiele różnego rodzaju materiałów. Jest bardzo dużo materiałów naturalnych, pochodzących z naszych ogrodów. Pokazane są jajka różnymi technikami. No my tutaj preferujemy jednak jajka zrobione własnoręcznie, barwione naturalnymi sprawami w cebuli, buraczkach czy na przykład w życie. Ale pomysłowość ludzka jest, nie zna granic, więc proszę zobaczyć, w jakich sytuacjach to jajko jest wyeksponowane. Kategoria trzecia, młodzież i dorośli. No i tu tak, jak wcześniej wspomniałam, różnorodność umieszczenia tego jajka. Jest to stroik, jest to jajko skrobane, jest to jajko zawieszone w jakimś koszyczku, jajko obok pięknego królika robionego ręcznie, jajko szydełkowe, jajko ze sznurka, jajko robione techniką batikową, dekupażem. Więc mówię, wiele technik, przepięknie, barwnie i kolorowo. Z tego miejsca chciałabym wszystkim uczestnikom bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wielki trud, wkład, no i za tak liczne uczestnictwo. Teraz kolejna grupa to palma wielkanocna. Jesteśmy też w kategorii pierwszej. I tutaj mamy kilkanaście prac. Jak Państwo widzą, są różnych gabarytów. Od maleńkiej do dwumetrowej palmy. I też zużyto tutaj wiele bibuły, naturalnych gałązek, naturalnych bazi, kotków. Palmy są przepiękne, barwne i kolorowe. To jest symbolika świąt wielkanocnych. To jest kategoria druga i w kategorii drugiej mamy też przepiękne, własnoręcznie wykonane palmy, wykonane kwiaty. Tu zużyły panie, czy rodziny całe, dużo naturalnych środków wysuszonych jak w ubiegłym roku, więc teraz wykorzystane do złożenia takiej przepięknej palmy. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie te palmy wymagały bardzo, bardzo dużo czasu, bardzo dużo poświęcenia, bardzo dużo kreatywności, pomysłowości, no i oczywiście zręczności. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, dziękuję wszystkim osobom za trud, no i za to, że kontynuują naszą tradycję wielkanocną, naszą tradycję świąteczną.